Stało się, najdrożsi stało się. To już dziś 200. odcinek Turbo Kozaka prosto z Grecji z Karolem Świderskim. Wszystko zaczęło się we wrześniu 2011 roku. Przez ten moment rozdaliśmy 8 takich statuetek bez żadnych kontuzji, doskonale się przy tym bawiąc. Miejmy nadzieję, że ta zabawa będzie trwała także w dzisiejszym odcinku. Tak, na 100% będzie, bo mamy fantastycznego uczestnika, fantastycznego gościa, więc naprawdę, no proszę Państwa, proszę zostać z nami przez najbliższe 45 minut. Fantastycznie też w ostatnim naszym konkursie zabawił się pan Grzegorz Krakowski, który wygrał koszulkę Patryka Klimali z Jagiellonii Białystok, idealnie typując jego wynik w Turbo Kozaku. A dziś do wygrania taka oto wspaniała, cudowna, prosto z Grecji koszulka Karola Świderskiego z pięknym podpisem Karola. Bardzo prosta rzecz. Twitter, Kanal Plus Sport, tam trzeba wpisać liczbę punktów, jakie Karol Świderski zdobędzie w dzisiejszym Turbo Kozaku pod zdjęciem, moim zdjęciem, o tak ja tam stoję, tak trzymam koszulkę. Wpisujemy, ile punktów zdobędzie. Ja za tydzień taką koszulkę któremuś Państwu dam. Państwo będą sobie ją nosić. Nie będą Państwo w niej spać, bo to jest zbyt poważna koszulka. Koszulka, proszę w niej po prostu chodzić po domu i się chwalić, że pan Turbo Kozak taką koszulkę Państwu dał. Proszę też wchodzić na naszego Twittera, Instagrama, Facebooka i inne konta społecznościowe. Hashtag Turbo Kozak i tam na przykład zadawać pytania naszemu dzisiejszemu gościowi albo pisać, czy gość wygląda ładnie, a wiadomo, że wygląda ładnie. Jeśli Państwo myślą, że nasz dzisiejszy gość nie ma pojęcia o piłce nożnej, to są Państwo w błędzie. Co się dzieje, jeśli Dawid ogląda drugi mecz z rzędu w Lidze Mistrzów? Odpowiedź A. Oglądasz razem z nim. Odpowiedź B. Wychodzisz z koleżankami. Odpowiedź C. Wyłączasz mu telewizor. Zastanów się. Dobrze, przemyśl. Na pewno nie A. Nie? To już za dużo. Ale tak mówił? Jeden mecz dziennie jest okej. Okay. Ale żona. Tak. Dobra. No dwa już trochę dużo. Zawsze, że potem jeszcze jest studio. A tak. Więc, studio też obowiązkowo ogląda. Trzeba przeanalizować wszystko. Oglądają studio do końca. Dziś sama w tym studio jest Agnieszka Radwańska, najlepsza w historii polska tenisistka. I zobacz, i jest, i będzie dzisiaj o piłce nożnej mówić. Prawda? No, tak nie do końca. No. Obiecałeś? Tak, ale coś tam o spalonych porozmawiamy. Moja droga, co ty teraz robisz na co dzień? No? No, nie ma już, nie ma tenisa, nie ma wszystkiego. Co się dzieje teraz w życiu Agnieszki Radwańskiej? Mów szczerze. Tenis jest, ale oczywiście nie w takiej ilości. Oczywiście dla siebie też jeszcze grywam z dziewczynami. Bardziej debelki, dla przyjemności. Bez kontuzji. Bez kontuzji oczywiście, aczkolwiek dalej z bólem. Niestety, ale no już taki sport i już organizm niestety taki już będzie i na to już nic nie poradzimy. Ale oczywiście takie pojedyncze tenisowe eventy, teraz też byłam ambasadorką w Shenzhen, Masters, także takie fajne rzeczy na korcie, ale już nie jako zawodowa zawodniczka. I teraz kładziesz rękę na sercu i mówisz, brakuje ci tenisa, czy nie? Tak szczerze. Czy tak, gdyby ktoś ci jeszcze dał taką propozycję, że mogłabyś wrócić i to nawet bez przygotowania, to żeby ta forma fizyczna wróciła do ciebie, wracasz, czy już jesteś przekonana, że ten etap się zakończył? Ale mówisz, jakbym już była w tak, takim nie trakcie, musisz przygotowywać się, na przykład skończył... Tak, tak jak 4 lata temu na tak, przykład. Tak, dokładnie, tak. Gdybym miała tak, faktycznie takie zdrowie jak 5 lat temu, ta sama forma fizyczna i byłby ten poziom, który miałam przez te 10 lat, czyli pierwsza dziesiątka, tak. Pierwsza piątka, to wtedy tak, ale wiem, że to jest niestety już w tym momencie no nic niemożliwe. Ale tak ci się oczki zaszkliły troszkę. To jak... wtedy tak, to, no. Ale jakby bez tego, to no to ciężko, bo jednak no, albo gram na najwyższym poziomie, jak grałam przez 10 lat, albo nie. Trzeba też Iśka powiedzieć, że trudno tak jest taką karierę, no, która trwała tyle lat, skończyć, to wszystko gdzieś sobie tam w głowie poukładać i przejść do tych oglądanych z mężem meczów piłkarskich. No pewno, to jest jednak najcięższa decyzja w życiu. Jednak całe życie na korcie, tenis zawsze był priorytetem i wszystko było pod tenis. I nagle tutaj wszystko się obraca o 180 stopni, więc taką decyzję podejmuje się miesiącami, tygodniami. To nie jest tak, że nagle obudziłam się, a kończę. Także no, kosztowało mi na pewno dużo zdrowia, dużo energii, ale jednak troszkę organizm, ciało po prostu mi podpowiadało
tak jak nie inaczej i jak to się mówi, no i trzeba jednak wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i myślę, że to był dobry czas. Było Iśka kończ. Ja myślałem, że ty zaczynasz nową przygodę, wiesz? Zobaczmy na tweeta, proszę państwa. Tweeta, który pokazał się ostatnio, zobacz. Kolega polityk Janusz Piechociński pisze tak. Radwańska ministrem sportu? Tak. Jak ty to zobaczyłaś, to powiedz mi, skąd takie rzeczy się w ogóle biorą, no? Dostałam dużo i memów, i takich wpisów od znajomych, także no, było to dość no, zabawne, ale oczywiście no, nie było takiego pomysłu i nie wiem, skąd to się do końca wzięło. Nikt nie dzwonił. Nie, absolutnie, więc a wiadomo, jak to w internecie, nic nie ginie, wystarczy jedno zdanie, żeby potem rozmuchać i rozmnożyć te wszystkie wiadomości, no i tak to poszło. No dobrze, a gdyby była taka propozycja? Nie, raczej nie wiem, czy kiedykolwiek bym... No to nie jest, tak, nie jest to nie jest kawałek to, chleba taki, który się je no ze smakiem. To jest jednak poważne stanowisko i tutaj na pewno trzeba być dobrze do tego przygotowanym i się poświęcić w 100%. Więc na ten moment po prostu tego nie widzę. Ale no, ile jeszcze będziemy nigdy, żyli? Nigdy, prawda? Otóż to, dokładnie. Tak. Czy ty wiesz, co ty powiedziałaś w 2012 roku? Ty powiedziałaś w 2012 roku... Ja nie lubię piłki nożnej i za bardzo się nią nie interesuję. Ale ja wiem, że teraz się wytłumaczysz, bo po poznaniu męża to się wszystko diametralnie zmieniło. Tak. No tak, nie da się ukryć, że mąż jest tutaj ogromnym fanem, więc piłki nożnej w domu jest sporo. Więc oczywiście oglądam. No wiadomo, że tutaj jak to baba, no mało się zna, no tyle. Aczkolwiek gdzieś tam można te sporty połączyć, jednak zawodowy sport zawsze ma jakiś tam wspólny mianownik, rywalizacja, przygotowanie motoryczne, gdzieś tam start, także tutaj można kilka rzeczy porównać. Jeszcze jedną gorszą rzecz powiedziałaś w tamtym wierze, który czytałem. Ojej. Piłka nożna to chamski sport. A tenisiści, jak rakietami walą, to ale nie chamski... Ale to kort, a nie siebie. Ale a piłkarze siebie, ale to przypadkiem, jakaś lekkie może ty... Jak to trypnięcie, takie muśnięcie. No. A, to ja może coś innego widziałam, no. Pomyliłam. Ale już nie, ale teraz jak to wszystko tak się dogłębnie zaangażowałaś, to już to nie jest taki to już tak no, lepiej wygląda. No jest to bardzo kontaktowy sport, mm-hmm. Nawet dość śmieszna sytuacja była, ponieważ grałam w grudniu mecz charytatywny u Kuby, dokładnie. Błaszczykowskiego. Tak, no i akurat tak było, że byłam jedyną kobietą na boisku i 20 chłopa goniło po mnie. I nagle piłka na boisku i zaczęli tak biegać i po prostu pchać ocierać, że dla mnie to był taki szok, ponieważ no ja jednak jestem ze sportu niekontaktowego, no więc tak. Dla mnie każda ocierka jest po prostu czymś tak drastycznym i dopiero po którejś tam minucie, po którymś meczu z rzędu, mhm. Który wchodziłam, no to jednak gdzieś tam się przyzwyczaiłam, ale na początku troszkę szok. No tak. Wiesz, co mnie zastanawia, bo ty mówisz tak o tym braku obcierek w tenisie, że tenisistki zawsze, jak podchodzą do siatki na losowanie, to one nigdy nie dawały sobie dłoni przed meczem. I tak jest do dzisiaj, prawda? No oczywiście. Że jest tak. No dlaczego tak? Bo po meczu wiadomo, tam z Karoliną całusy z niektórymi, tak, ale wiadomo, nie każdy się lubi, a przed meczem nie ma takiego... No nie ma. Czemu? Powiedz, ty tam dzwoń do WTA i ty w to wprowadź, bo naprawdę, bo to było takie fajne. Cześć Agnieszka, cześć. Bardziej takie fair play. Tak. Aczkolwiek no, nigdy tego nie było, więc nie wiem, czy to by przeszło. Nie wiem. Trzeba tam zadzwonić. No, trzeba zadzwonić. Ciekawe, co by na to tak, dziewczyn, że Agnieszka Radwańska ma wniosek, że tenisiści powinni witać się szufla przed meczem. Tak, o. Albo żółwik chociażby. Albo chociażby tak, żółwik, tak, dokładnie. O. Moja droga, czas na sondę. Sonda jest poważna. Tak. Co więcej, mhm. Będziesz musiała też odpowiedzieć na pytanie, mhm. Które jest zadane w sądzie. Okej. Moja droga, masz mniej więcej 4,5 minuty, żeby się na to przygotować. Okej. Bo jak państwo teraz zobaczą, no temat, który poruszyłem ostatnio, jest tematem dosyć kontrowersyjnym. Seks u sportowca przed meczem. Tak czy nie? Oto jest pytanie. Chyba za bardzo wyczerpuje. Jak najbardziej. Rozluźnia. Ja nie jestem podzielona. No właśnie, a państwo są małżeństwem? Oczywiście. Oj, taka pełna zgoda. Oczywiście, zawsze zgodni. Czyli gdyby mąż był sportowcem, to? To z pewnością nie. Ale? No, ale nie zaszkodzi. Seks u sportowca przed meczem. Tak czy nie? Pewnie, że nie, no. Dlaczego? Łabia, kurde mol. Trzeba było myśleć o tym z wieczora, kurde mol. Ale też wyluzowuje, mówią. A czy to potrzebny jest luz, czy kondycja? A pan jak myśli? Zależy z kim. Brawo, doskonałe. Dziękuję, panowie. Zawsze seks, cały dzień.
Nawet u sportowca? No tak, a jak nie? Bardzo dobrze jest, bo relaksuje się. A jak się zepnie za bardzo? Nie, jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. We Włoszech tak jest, tak we Włoszech zawsze? Tak. No, dlatego wy tak dobrze gracie w te sporty? Tak. Wydaje mi się, że sportowiec powinien normalne życie prowadzić, a nie tylko sportem żyć. Czyli tam ile maksymalnie przed meczem? No nie wiem, z godzinę. Nie powinien, a zwłaszcza nasi piłkarze, jeżeli chcą wygrywać i dostać się na to Euro kolejne. Bo dostali się. Już się dostali. To na następne, albo na Mistrzostwa Świata, żeby... Jak już się dostali, to już mogą teraz troszkę sobie popastować. Nie, no mają sprawę z przyjemność kibicom w jakimkolwiek meczu, a nie spoczywać na laurach. Przyjemność... Nie każdy jest Lewandowski, nie każdego stać na taką posiadłość na Mazurach. Czyli niech się starają, żeby mu dorównać, również pod względem finansowym. Czyli Lewandowski może? No, on już może, bo jak on trochę osłabnie, to i tak zdobędzie kilka bramek. Dobra pytanie. A dlaczego powinien nie uprawiać? No właśnie. A kto to powiedział tak? No właśnie. Nie wiem. Ci powinien. Ja uprawiam. A jest pan sportowcem? Tak. Co pan uprawia? Squash. I normalnie wszystko potem na tym squashu tam siedzi. A squash, jak squashujesz, to squashujesz. Oczywiście. No tak sam. Ja też gram w squasha i okazuje się, że źle robiłem do tej pory. Już wiem, co mam robić, żeby wygrywać. Bo powinien seksem zajmować, a pan, jeżeli chcesz squasha sportować. Dziękuję panu, że pan mnie... Dziękuję panu mi uświadomił. Dziękuję panu serdecznie. No, ja dopiero teraz dzięki panu zacznę wygrywać. A gapa jestem jednak. Są dwie teorie. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. Ja uważam, że jeżeli to są zawody nie grupowe, czyli nie zespołowa gra, a indywidualne, czyli bieganie, nie wiem, czyli pływanie, raczej powinny się skupić i skoncentrować się na tym, co ma zrobić. Boks, tak? Są różne do tego teorie. Natomiast ci, którzy grają zespołowo, nie widzę przeciwwskazań. Czyli pan by wolał grać w drużynach zespołowych? Dokładnie tak. Gdyby panie miały sportowców w domu, to byłby seks przed meczem, czy nie? Nie, oczywiście, że tak. Dlaczego? No dlaczego nie? A dlaczego nie? Bo nie. Nie. Podobno szkodzi przed meczem. Kontra? Nie wiem, bo nie mam sportowca. Ale u pani by było wszystko normalne? O każdej porze, jasne. Nawet pani by do szatni weszła minutę przed meczem? A nie wiem. To zależy, jakby była szatnia od wewnątrz zamykana, dlaczego nie? Przepraszam pana bardzo, seks u sportowca przed meczem. Pewnie, że tak, polecam serdecznie. Przepraszam, spieszę się meczem za 2 godziny i jeszcze jedną sprawę do załatwienia, przepraszam. O, dobrze pan się zatrzymał. Czy sportowiec powinien uprawiać seks przed meczem? Raczej chyba nie. Dlaczego? A co później z takiego zawodnika? To tylko stoi na boisku, tak samo jakby postawił jakiegoś kołka. Aż tak? Aż tak! Musi być wypoczęty, musi zjeść dużo jakichś dobrych witamin i trochę jeszcze przed meczem potrenować, bo jak tylko wejdzie na boisko, to może być, no, może kolkę złapać, także... A po meczu? A po meczu może wszystko. Dziękuję panu serdecznie. Po meczu może wszystko. Miłego dnia panu. Po meczu może nawet i ze 2 kobiety, jak da radę. O Jezu, dobra. A niech ma po meczu, do widzenia. Ależ ten pan ostatni, Agnieszka, ty mi powiedz, czy ty miałaś kiedyś kolkę przed meczem? No nie, ja w ogóle nie wiedziałam, że można mieć kolkę tutaj w takich sytuacjach, po czy przed, no... No jak to było? Powiedz mi, jak to jest u tenisistów, tylko teraz poczekaj, ty się zastanów, bo moja żona jeździła z tobą na turnieje. Tak, tak. I ja nie na każdy turniej... Wiele lat. I ja nie na każdy turniej jeździłem. A z tego co wiem, mąż też ogląda program i słucha. Tak. Więc opowiadaj, jak to jest u tenisistów seksem przed meczem? Znaczy na pewno są różne teorie. Tak, co było widać zresztą u ludzi w Białymstoku. Ale myślę, że to też dużo zależy od sportu. Tak. Jednak na przykład u nas, gdzie sezon trwa 10 miesięcy, a u mężczyzn, u tenisistów 11, tak. No to nie sądzę, żeby tutaj oni się ograniczali, robili jakieś celibaty, no bo 11 miesięcy grania. No dobrze, ale rodzina przecież nie jeździ na każdy turniej. No nie, ale... Co ty ten... Ale to nie ma reguły, w sensie... Nie ma, to myślę, no, że tutaj, no wiem, żartuję. Jakby nie sądzę, żeby aż tak o tym myśleć.
Myślę, że tutaj bardziej faktycznie sporty walki, gdzie te walki są po 2-3 roku. Żeby ten testosteron roku, jednak do końca i mieć... I gdzieś tam faktycznie mieć swoją rutynę, wiadomo, że każdy... To jest indywidualna sprawa na pewno, ale na pewno tutaj każdy sport jest inny i nie można porównać sportu, gdzie jest 11 miesięcy grania w tydzień, do sportu walki, gdzie, no, gdzie są po, ale faktycznie u tenisistów sprawa jest mocno skomplikowana, bo cały czas poza domem i to tak... Ale rodziny też jeżdżą, no, no to niech jeżdżą. My a wszystkim... jak sobie inaczej radzą, to... My wszystkie rodziny tenisistek, tenisistów zapraszamy, żeby jeździły, bo widzą Państwo, co się dzieje. Agnieszka, wiele tenisistów, wielu tenisistów, tak, wielu piłkarzy lubi tenis. Wielu piłkarzy, bo tam i Nowak Dżokowicz, i znaczy inaczej, tenisistów i piłkarzy, w zasadzie to są sporty, które i tak, tu, i tu są tak lubiane. Powiedz mi, czy ty wielu piłkarzy jakby poznałaś tak na żywo, którzy chcieli ciebie poznać na jakichś turniejach? No Lewy to wiadomo, bo jakby to jesteście z tej samej narodowości, ale poznałaś jeszcze jakiegoś takiego... Aczkolwiek Lego właśnie nie poznałam. Naprawdę? Nie mieliśmy okazji. Raz przez telefon tylko rozmawialiśmy. Naprawdę? Tak. To dziwna sprawa. Aczkolwiek z drugiej strony chyba nie aż tak dziwne, bo jednak oboje chyba tak nie chodzimy nie wiadomo gdzie, tak samo i po galach też nie za bardzo chodzimy, więc wydaje mi się, że po prostu tych okazji jest bardzo mało, więc... No trzeba takie spotkanie zorganizować, to proszę Państwa. Tak, to tak. Ale mam koszulkę Lewego, podpisaną. No właśnie wiem i myślałem, że on ci ją dał. Nie, została mi przekazana, także koszulkę mam. Dobrze, a z innych piłkarzy, jakichś takich, pojawiali się na turnieju, jak ktoś powiedział Messi Radwańska, Ronaldo Radwańska, czy nie było takich spotkań? Raz grałam taki charytatywny mecz, to było połączenie tenisa, piłki i chyba jakichś tańców, to było w Madrycie, zapomniałam nazwiska, bramkarz, Casillas? Tak. Iker Casillas, tak. To z nim, no. tak. Zdjęcie jakieś tam, rozumiem, jest. Jest. Dlatego tam... mąż lubi Real Madryt, tam. Także nie, no, oczywiście Kubę Baszkowskiego, no to wiadomo, Marcina Wasilewskiego. Pytanie, w której dyscyplinie pani Agnieszka czuje się lepiej, w koszykówce czy w piłce nożnej? Uff, no, ciężkie pytanie. A to dobre pytanie, bo grałaś i u Marcina, tak, i u Kuby. Tak, no i jak idzie lepiej? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko lepiej kozuje niż kopie, więc chyba jednak ta koszykówka. Jednak, ale to naprawdę jakieś takie pół procencika. A powiedz mi, ulubiony piłkarz? Bo słuchaj, no, moja żona to wiadomo, no, jakby nie patrzy przez pryzmat kopania, no wiadomo, no, tylko wyglądu, no, wizualnie, tak. U niej Diego Forlan, taki, możesz nie znać, taki Urugwajczyk, a u ciebie, gdybyś tak miała powiedzieć, Dawid teraz na przykład ma ten, tak, stopery w uszach. Ale Dawid wie, ale no, z dziewczynami, jak nieraz właśnie był ten temat, tak, gdzieś na czatach, to Bale. Gareth Bale. Tak, że gdzieś tam on, ale absolutnie tak dla śmiechu. Czyli po prostu organizujemy ci dwa spotkania. Pierwsze z Robertem Lewandowskim, bo nie miałaś, a drugie z Garethem Bale'em, tylko tak, tak. Bale, Radwańska, hello, i tam to wiadomo. Zdjęcie pamiątkowe. Tak. I sonda, żadnego seksu przed meczem. Proszę Państwa, a zatem czas głosowania się kończy, się w zasadzie już skończył, bo teraz czas na to, co tygrysy lubią najbardziej. 200. odcinek Turbo Kozaka. Proszę Państwa, teraz czas na ten odcinek. Karol Świderski. PAOK Saloniki, niedawno byliśmy w Grecji, warto to obejrzeć. Turbo Kozak, odcinek 200, kategoria pytania, pomieszczenia. Prasowe? Saloniki. Dwusetny odcinek Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. 200. odcinek Turbo Kozaka, podkreślam, 200. odcinek Turbo Kozaka, który ni mniej, ni więcej oznacza to, że razem z panem Gaborem, niestety, proszę Państwa, starzejemy się. Dlatego też ten jubileuszowy program nagramy prosto w Salonikach. Z młodym, zdolnym i daję sobie rękę uciąć przyszłym reprezentantem Polski, Karolem Świderskim, PAOK Saloniki. Kalimera. Kalimera. Co oznacza po grecku? Dzień dobry. Setny odcinek Piotr Zieliński, 200. Karol Świderski. To nie są gapy, nie możesz nas zawieść. Postaram się wykręcić tutaj dzisiaj jakiś dobry wynik. No myślę, że Gabor w bramce, to trochę tych punktów będzie. Jeszcze po... Szczególnie, że gol stracony na wyjeździe liczy się... Podwójnie. Po tym, co przed chwilą powiedziałeś o koledze Gaborze, mocno się zdenerwował.
pokażę, na co go stać. Widziałeś? Tu mu tak chodziło. Do tej pory jeszcze zobacz. Do tej pory mu cały czas... Chodzi ci do tej pory cały czas? Od wiatru. Od wiatru. W każdym razie, pal licho z nim. Kali Tichy. Co powiedziałem przed nią? Na zdrowie. Zaczynamy, nie? Powodzenia powiedziałem! Ja po grecku umiem więcej niż ty! Powiem ci... Nie, ja grecki... Perfekt. Ty Kanis? Ja Bartek. O. Zdecydowanie, tak jak się obawiałem, z małą będą problemy, z dużą być nie muszą. Kurde, no ta mała zaczarowana. A ta, jak zwykle, odczarowana. Czy ty z małymi bramkami masz zawsze problem? Trener Probierz zawsze mówił, żebym ze stojącej nie podawał, wiesz? I dlatego ten problem jest chyba. No, nareszcie! Bo tu to się nie martwię. To tak godzinę będzie trwało? Może tyle trwać. To jest odcinek 200 i ja tutaj się na parę rzeczy godzę. Grzegorz, jak myślisz, czy strzeli? A ja się boję patrzeć. Strzeli. Aj, sorry, Gabor. Nie wiem, czy się przygotowałeś, kiedy strzelałem karnego w meczu. A jak widziałeś, to... Znaczy, ja doszedłem na sam koniec internetu i nie było nic, ale były za to najładniejsze gole i akcje z PAOK-u. Kiedyś strzelałem dwa razy w kadrze, wiesz? I jak poszło? Pierwszego strzeliłem, drugiego nie. Okej, to jakbyś mógł tego drugiego? Tego drugiego? Ojej! Boże, jak ja lubię w Turbo Kozaku podcinki! Czy pan Świderski w Salonikach myślisz na takim etapie, że dają mu strzelać karne? Wiesz co, czasem się zakręcę gdzieś tam drugi na liście, ale jeszcze nie miałem takiej okazji, żeby trzy wcinki i trener mówi, panie Karolu! To jest Gabor. Ale dwie. Przepraszam, strzelam. Wiem, że teraz zostaniesz do końca 100%, nie? Przepraszam, ja zostanę do końca 100%, ale ty w tej hierarchii na liście spadasz. Czuję duże napięcie! PAOK Saloniki, data założenia 1926. Co ty wtedy robiłeś? Wtedy... Miałeś jakieś plany już? Obawiam się, że nic. To co, wcineczka? Zobaczymy. Ja idę w ciemno. Idziesz w ciemno? Podobnie jak kolega Świderski. Ale obiecujesz? Nie. No właśnie. Dobra. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ten dźwięk oznacza, że złapał. Złapał? I dziękuję ci bardzo, bo przecież nie ciągnąłem go do Grecji po to, żeby... No właśnie. ...czegoś nie miał złapać. Także dziękuję bardzo, do widzenia. Panie Karolu, jak panu jest tutaj w tej, co by nie mówić, pięknej Grecji? Myślę, że okej. Okay. Wszystko w klubie, jeśli chodzi o stricte takie rzeczy piłkarskie, to wszystko mamy... Na bardzo wysokim poziomie. No też trzeba powiedzieć, że ty bardzo szybko jakby tutaj załapałeś, o co w klubie chodzi. O dużo bramek, od razu mistrzostwo, Kupę Grecji i teraz też czołowe miejsce w klasyfikacji strzelców. Myślę, że fajnie mi się udało wejść do zespołu, bo myślę, że to też było ważne. Mówią do ciebie lewy. Lewy, czy wcześniej jeszcze też Błaszczykowski, więc... Czyli znają piłkarzy. Tak, znają polskich piłkarzy. A tak jak mówiłem, no to... Udało mi się fajnie wejść, bo tam gdzieś w drugim meczu bodajże dostałem szansę tam 15-20 minut. 1-1 i w 90 minucie udało się zdobyć gola zwycięskiego i wtedy jakoś już to ruszyło. No i dobrze, Karol, skoro padły nazwiska Błaszczykowski i Lewy, to powiedz mi, kadra Polski. Dzwonią, nie dzwonią? Bo... Nie. Jeszcze nie. Bo w Polsce, wiesz co, w Polsce już tak parę osób mówi. Ten Świderski to powinien zostać wypróbowany. No myślę, że zawsze tak jest gdzieś, jak ktoś tam ma jakiś fajny moment, gdzieś tam udaje się zdobywać te gole, to czy dziennikarze właśnie, czy kibice wypisują takie rzeczy, ale ja na razie na tym się też jakoś tam nie skupiam, nie napinam się na to, bo jak przyjdzie na to czas, trener zadzwoni, to ja bardzo chętnie się wstawię na zgrupowanie. Telefon masz cały czas? Mam cały czas, choć teraz miałem kartę grecką włożoną cały czas, o, ale to może... Panie trenerze, to mi prześlemy ten numer grecki. A widzisz, ten selekcjoner Brzęczek nie ma tego numeru. Wyślemy, wysyłam. Wyślemy.
A czemu nie prawą nóżką? A spróbować prawą? Nie, walką lepszą, lewą. Chciałem być taka lepsza. To chyba lepsza, to chyba lepsza. A gwizdek, gwizdek, gwizdek? Zaraz będzie. Karnych nie dają strzelać, to może wolne dadzą, jak zobaczą. Gorzej, a kto tutaj w pałku wali wolne? Jeszcze z lewej nogi ten Douglas Augusto, ale gdzieś tam czasem po treningu zostanę, poćwiczę I jestem lepszy od Douglasa Augusto. Myślę, że mógłbym strzelać, tak. To na potwierdzenie. To był właśnie Douglas Augusto? I teraz okaże się, czy pan Douglas Augusto może spać spokojnie. Gwizdek. Akcja. No! Nie może spać! Panie Karolu, w Salonikach do dzisiaj wspominają rzuty rożne Mirka Schlausnera, wiesz? A to myślę, że nie tylko rzuty rożne, ale też rzuty wolne. O tym jeszcze porozmawiamy. Kurwa, no nie. To się nazywa pech. U Mirka by się odbiła i wpadła. A u mnie też. A bardzo dobrze sobie? Bardzo dobrze, za boiskiem, super. A ty w ogóle kiedyś rożne biłeś? Dwa razy, ale nie wspominają dobrze. Nie dziwię się. No ale są postępy. Są postępy. Nieduże, ale są. Powiem ci więcej. Za dwa słupki piątkę dam. Piątkę? Siedem. Nie targuj się, bo dam czwórkę. Jeśli w strzałach poprzeczkę pobierasz lekcję u trenera Mamrota, to jestem dzisiaj spokojny. Wiesz co, no nie lubiłem nigdy poprzeczek, więc tych lekcji za dużo nie było, ale dwa razy się zdarzyło, zagrałem z trenerem Mamrotem. I przegrałem. Myślę, że raz chyba wygrałem, raz przegrałem, aczkolwiek wiadomo, jak to z trenerami bywa, dwa razy przegrałem, tak? Warto przegrać, tak się grać. A tutaj warto wygrać. Dobrze. Lepiej. No nie, ajajaj. Co to za fanatyczne kibice, Karolku? Nasza legenda klubu. Tak? Widzisz, no jednak... A co to ktoś się zjawił, nie? Jaka legenda? Jak się zwa? Wierinio. Andre Wierinio. Przepraszam, proszę Państwa, to jednak dwusetny z... Sam Wierinio. Gabor da jakieś wskazówki? Gabor, czy dajesz jakieś wskazówki? Celujcie, a traficie. O, takie daje, dobre? Mądre. Mądry, bo on jest mądry. I to najlepiej, Grzegorzu, do małej za punktów ile? 30! Grecy ci dziękują, bo Grecy nie wiedzieli. Nie, myślę, że wiedzieli na pewno. Brawo, Karol. Patrz, no zobacz, patrz. 30 nie ma, ale też jest. 15. Może ja tę małą bramkę podsadzę? A możesz. Jakbyś mógł. Grzegorz, powiem więcej. Reaguj małą na wydarzenia, okej? Okay? Karol prosi. Jedziemy. No doskonale, brawo! 30! Gabor. 30! Grzegorz, brawo. Jak ty w tej chwili zaimponowałeś Karolowi! Grzegorz, Komisja Gier i Zakładów, czyli ja, już na żaden cyrk nie pozwala! To był cyrkus. To był cyrkus. No! Nie! Patrz jak... Nie do małej? Bo nie była mała, chciałem ci powiedzieć. Mogę? Czy to też gwizdek potrzebny? Dobrze czytasz grę, tu też jest potrzebny gwizdek. Ludzie w Grecji mówią, że ty to będziesz, mój drogi, robił pierwszy raz. Pierwszy raz, a przed drugą piłką też będzie gwizdek, czy tam już... Może być, specjalnie dla ciebie. 3, 2, 1. 1, 2, ale grecki dzik, 3. Trzy.
13, tutaj może coś się wydarzyć. 14, jeśli już nie. Się w zasadzie nie wydarzyło, 15 idzie! Pazernie! Zmieść się na stadionie! Ale się nagle zatrzymał! Pazernie, Karolku, pazernie! Brawo! Saloniki nie upadły! Żyją! Jaka sytuacja? Bo troszkę nam zbladłeś. Ciężko, ciężko będzie. Nie wspominałeś, że znasz podstawowy krok Greka Zorby. O Jezu! A zatem, milionerzy, zaczynamy. Pytanie pierwsze. Ile punktów w setnym odcinku Turbo Kozaka zdobył kolega Piotr Zieliński? De? 202. Muszę cię zmartwić. 178. Tam były niższe. Myślałem właśnie, dlatego tak 202. Jak myślimy, to odpowiadamy. Pytanie drugie. Rybę po grecku. A. Smażę i duszę. Pewniaczek. Nie wiem ryby po grecku, ale gdzieś to widziałem. Dobrze widziałeś. Ile to jest punktów, przepraszam? 5. 5, tak. Pytanie trzecie. Ustaw. Zdrawicza, tak jak ja. Anita Budarczy. No to ci powiem, że dam ci 6 punktów. Dziękuję. Właściciel klubu PAOK Saloniki poinformował chwilę temu. Do dyspozycji cała płyta, możesz latać. Może się przydać. A zatem żongluj ta. Sześć! Ależ poświęcenie, Boże! Życiówka, Marku, życiówka. Śliczna, przyznają państwo, śliczna. Śliczna, tak jak był śliczny występ kolegi Karola Śwideckiego. Tyle zabrakło, tyle. Myślę, że tyle gdzieś. Troszeczkę więcej, ale jednak liczy się. Też postawmy sprawę, że rekordzista to nie jest gapa jakiś. No. Jest... Paweł Tomczyk jest rekordzistą? Bartosz Ignacik. No tak, ale w tej edycji. Tej. Michał Żyro. Michał Żyro. No na pewno nie jest gapa. Tak. Ale myślę, że ten główny rekordzista wszystkich odcinków to jednak jest Turbo Kozak. To jest Turbo Kozak, tak, tak. No. I jest zapowiadana legenda PAOK-u Saloniki, Mirek Sznaucer. Mirku, serdecznie cię witamy. Witam też. Kto się spisał? Fantastycznie. Oglądałem jego wyczyny. Także myślę, że mu poszło bardzo dobrze. Nie wiem, jak punktowo to wygląda na koniec. Ale coś czuję, że gdybyś ty wystąpił, to wcale gorzej by nie musiało być. No nie wiem, no. A to już minęły. Aktualnie kontuzja chyba też delikatnie jest. Na treningu trenerowi się tam jeden z zawodników zameldował. W Salonikach od roku 2000? Trzeciego. 16 lat już. 16. Nie wyjeżdża stąd, fajnie tu. Fajnie tu, nie wyjeżdżam. Dobrze, że przyjechałem, bo trochę polskiego trenera poduczyłem teraz. No właśnie, bo już zapominał. W tej lidze greckiej kiedyś było tylu zawodników Polaków, a teraz? No teraz... Rodzynek. Rodzynek, dokładnie. No ta liga jednak poza PAOK-iem, Olympiakosem, jednak te inne kluby troszkę podupadły. Stawiałem też na Greków, szczególnie te mniejsze kluby. I dlatego nie ma tylu tych zagranicznych. Tylko właśnie te rodzynki. Dlatego, proszę państwa, w 200. odcinku postawiliśmy na Karola Świderskiego z PAOK-u Saloniki. Postawiliśmy także na Mirka, który, jak państwo widzą, ma się dobrze. Pogłoski jego śmierci są głęboko przesadzone, tak samo jak równie dobrze mam się ja. Słuchajcie, 300. odcinka życzycie, czy zwijać się do domu? Nie, jak najbardziej. Jeśli mam wystąpić w 300, żeby... Mirka się w ogóle nawet nie pytam, bo wiem, że Mirek w zasadzie ogląda tylko jedną rzecz. Turbo Kozaki tylko w telewizji... Jak chcesz, szlifuję formę i na 300 występ przyjeżdżacie tutaj dla mnie. Umówienie! Proszę państwa, my będziemy 300 odcinki robić zawsze w Salonikach, bo to jest, jak państwo widzą, bardzo, bardzo fajnie. Karol Świderski, Mirosław Sznaucer, ja, był jeszcze z nami tam Gabor. Ogólnie, proszę państwa, w Grecji jest fantastycznie. Serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Tylko powiedzcie mi znowu, czemu nie ma słońca? O co chodzi? Zima. Grecka zima. Wiesz co, dzisiaj nie ma słońca, ale nie będzie. Nie jest źle, nie? Grecka zima, jak państwo widzą. Reska zima, taki się dokładnie. Lubimy serdecznie was wszystkich. Salonik pozdrawiam.
Jak my byśmy chcieli mieć takie Agnieszka Agreckie zimy w Polsce, co? Tak, a nie, minus tak, jeden, tak, minus tak. Dwa. Zobaczmy, Karol Świderski, pozycja piąta. No tuż za podium blisko było panie Karol, ale pan Karol oczywiście dzisiaj co? Strzelił bramkę w lidze greckiej, więc jeśli ktoś mówi, że po turbo kozaku bramek się nie strzela, to jest w błędzie, bo się strzela. Proszę państwa, droga Agnieszko, 200. odcinek, nie mogło zabraknąć szampana bezalkoholowego. Oczywiście, nie wiem jak mi to wszystko pójdzie, ja nie jestem aż tak wprawny w otwieraniu alkoholu, ale proszę pamięta, no trudno, żeby było inaczej. Agnieszka, ty w czasie mów, powiedz mi, dlaczego w Grecji nie ma turniejów tenisowych, bo nie ma, prawda? Dobrze to wszystko czytam. Chyba nie ma, albo są jakieś mniejsze, więc tego nawet nie wiem, ale faktycznie zawodowych nie ma. Ale powiedz mi, tak. Jak patrzę na tą statuetkę, ja też chcę ją zdobyć, a ty mnie nie zapraszasz i tak czeka na to zaproszenie i czekam. Ale ty już byłaś w Turbo Kozaku. Ale w tym nowym nie byłam. Poczekaj, to ja wtedy, proszę państwa, otwieram, bo państwo teraz zobaczą, że Agnieszka w Turbo Kozaku była. Proszę zobaczyć, że ona była. Nowe konkurencje. 13, Isia, 14, za chwilę podwójny booster, i 15 rusza! Do piłki! Gdzie ona idzie? Tak, skalibrował ją! Dawaj, Agnieszka, dawaj! I tak jest! Ale trzeba powiedzieć, że łatwo nie było. Jezus! Wszystko dobrze? Tak! Jak było? Myślała, że biegnie w tą stronę, za chwilę poczujesz się, tak samo strzelamy? Proszę państwa, oczywiście, proszę, bezalkoholowy, cudowny szampanik, proszę państwa, 200. odcinek, nie ma żadnej lipy, twoje zdrowie, moja kochana. Dziękuję. Obyśmy tak się spotkali tutaj. Czyli tak, do czego bym, ja to schowam, tak, do czego to mam nawiązać, że ty mówiłeś, że ty byś chciała taką statuetkę? No tak. A miałam tylko raz okazję. No tutaj konkurencje są troszkę cięższe, ale bym wzięła kogoś do pomocy. Może lewy by pomógł. O! Postrzelałby trochę. Bardzo dobrze i wtedy byście się wreszcie zobaczyli. O! Apel do kamery, mów, że... Robert, czekasz na mój telefon, zgadzasz się na Turbo Kozaka i wygrywamy statuetkę. O! Takiej też nie masz. O! Brawo, dokładnie. Panie Robercie, jak pan odmówi pani Agnieszce, to tak nie, to ja się na to nie godzę. No Agnieszka... Prosi, zaprasza. Odcinek 300 było napisane Boniek kontra Lewandowski. O, też by to Ronaldo kontra Lewandowski. O, ale z Ronaldo my, to tam możemy prosić, że myślę, że on nie ogląda tego programu. Ale Robert, ja panie Robercie bym Agnieszce nie odmówił. Czyli jesteśmy w zasadzie umówieni, no tylko... Tak, że tak, dzwonimy brakuje tylko zgody Roberta. Tak, dokładnie. Agnieszka wyraża zgodę, ja także wyrażam zgodę. Czekamy na zgodę pana Roberta i jedziemy, lecimy w zasadzie do Monachium. Agnieszka, przybij piątkę. Standardowy już tutaj nasz materialik, prosimy, jedziemy. Co w tym tygodniu dla państwa przygotowaliśmy? Łyk szampana. Druga Agnieszko, pozycja piąta, uwaga, liga angielska. Co ty strzelisz o tym strzale? No to gdzieś tak, myślę, że ja bym tak też mogła. Doskonale, też tak myślę. Proszę państwa, pozycja czwarta. Moja droga, pierwszy Polak w historii, który dostał się do Harlem Globetrotters. Wow. Paweł Kidoń. Wow. On robi takie rzeczy z piłką do koszykówki, które ty robiłaś z piłką do tenisa. No robi wrażenie, to no tego bym nie zrobiła. O, z piłką do tenisa? Moja droga, na szczęście mamy piłkę, zaraz to sprawdzimy. O. Proszę, pozycja trzecia. Pan Aleksander Bublik. Robi podwójnego na seta i zobacz, co się dzieje. Ile ty rakiet tak zniszczyłaś? Elegancko złamał rakietę? Nie, no, czasem no, jest ten moment, gdzie trzeba po prostu się wyżyć i zobacz, co się dzieje dalej. Kibice nie wiedzą, co mają zrobić z tą rakietą, a przecież to jest doskonała... Pamiątka, to ludzie się o to biją normalnie. A tu zobacz, jakby rakieta parzy. O co to chodzi? No trudno, jeśli nie macie zrobić co z rakietą, my z Agnieszką to z chęcią przejmiemy. Oczywiście. Moja droga, pozycja numer 2, trening Juventusu. O. Jest tam Wojciech Szczęsny i to jest jakby nowa konkurencja, oni to nazywają połączenie tenisa z siatkówką. Ale super. Co ty o tym sądzisz? Dla mnie rewelacja, tym bardziej, że ja na przykład w siatko nogę no nie zagram. Moje umiejętności mi na to nie pozwalają, ale myślę, że tutaj bardzo fajna zabawa. Szczególnie, że wymiana trwa tyle, ile trwały twoje. No tak. To można pobiegać, troszkę się zmęczyć. Wiesz, co jest najgorsze w tej całej sytuacji? Że ta wymiana kończy się niewymuszonym błędem. Tak? Ty tak nie miałaś, nie? Ty zobacz, patrz, co się dzieje. I out. Out. Oh.
A ty kończyłaś dropsocikiem przy siatewce. Ale dobra gierka. Dobra gierka, co najważniejsze, Wojciech Szczęsny wygrał tą gierkę. Moja droga, dzisiejsza jedynka. Mecz NBA Sacramento-Boston, gwizdek start, bobasy poszły. Zobacz, no nie wszystkie się tak wyrwały. Oj, tutaj jeden ma zły dzień. Tak. Ale ten pierwszy poszedł? Moja droga, tobie się wydaje, że on poszedł, bo za chwilę się okaże, że on nie poszedł, ale to już za sekundkę nie będziemy zdradzać. Zobacz, on jest blisko mety, co on wybiera? Piłkę. Zobacz, no jaka gapa. I ten drugi za chwilę go machnie. Ten obserwuje i zobacz, co się dzieje. Jaki finisz? Jest! Jürgen Kowalczyk normalnie na finiszu. Tak, dokładnie. Jürgen Kowalczyk, na szczęście wygrywa Kowalczyk. To jest nasza tygodniowa piątka, Agnieszko. I tu się musi pojawić to pytanie. Kiedy ty kogoś zgłosisz do tego ostatniego konkursu? Kiedyś zgłoszę, na pewno. Na pewno? Tak, tak. Mamy być spokojni. Tak, będą tak, ten. Tak. Będą ten i oczywiście tenis. Nie wiem, czy to będzie mistrz, czy mistrzyni, ale w tenisa grać na pewno będą umieć. Na pewno. Umieć na pewno będą, a co czas pokaże i jaka będzie ręka, no to już tutaj jest, zobaczymy. Ile to jest takiego wysiłku, tak na koniec, tak gdybyśmy powiedzieć, czy to jest, nie ma dzieciństwa? No nie mam, bardzo mało. No jednak cały czas spędza się na korcie, wszystko pod tenis. Nawet mając lat 12-13, to jednak już gdzieś tam inne sporty odchodzą. No jednak wszystko jest na jedną kartę postawione, więc no jednak trzeba wszystko poświęcić od samego początku. Ale twój przykład pokazuje, że też niekoniecznie trzeba wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, do innych, Chin czy tam dalej, że w Polsce jednak trudno, bo trudno, ale fantastycznego tenisistę da się wychować. Oczywiście, tym bardziej, że wszędzie są korty takie same. Oczywiście zaplecze jest troszkę inne i nie mam takich akademii i takich obiektów, ale jednak w tenisa da się nauczyć. Tak mówisz, no tutaj ja jestem tego przykładem, że w Krakowie nawet teraz, gdzie nie ma nawet hardkortu, trenowałam przez wiele lat, więc wydaje mi się, że to jest po prostu też przede wszystkim nastawienie na początku rodziców też w dużej mierze, no bo jednak mając 5-7 lat, no jednak dziecko nie decyduje, więc... Trzeba gdzieś tam ukierunkować, ukierunkować, bo basa niektórzy ukierunkowują na raczkowanie i wygrywanie nagród, a niektórzy na tenisa. Dobre? Radwańska, zrób bublika. Zrób bublika! Nie, ale tak, żeby się nie rozwaliła, byśmy dali na jakąś akcję, ale jak to tam się dzieje? Czasem jest tak, że niektórzy się tak się zastanawiają, czy już złamać, albo troszkę, albo jednak upuścić. Czasem jeszcze potrafią złapać w czasie, jak ta rakieta leci, także tak. A najlepiej jest jakby po prostu tylko... Złamać w pół albo przez kolano, no jak się łamie, to tak z jajem. Tak? No pewnie. A wiesz, u ciebie czasami w karierze też się działy różne rzeczy z rakietami. Możemy zobaczyć, możemy. Państwo patrzymy. No i zobacz, no. Oj, tak. Czy ty miałaś pretensje do producenta? Nie no, bardziej tutaj byłam w szoku, że przy takim wyniku, bo jak tutaj państwo widzą, to jest po 5 w trzecim, bo i równowaga, albo 6-5 w trzecim. Aha, czyli jakby strata koncentracji i takie rzeczy. No, no generalnie każdy punkt jest ważny. Wygrałaś na ten mecz? Wygrałam. Czyli rakieta była dobra. Tak. Nic się tam w zasadzie, no, tak, w zasadzie nie stało. Ale nie, to do tej pory tutaj nawet ludzie się nie śmieją z tego, że faktycznie miałam tą rakietę w pół, tylko moja reakcja, moja mina była najlepsza. No, była doskonała. Proszę Państwa, konkurs. Co tydzień na sam koniec konkurs, no ktoś te kubki z szampanem przecież musi wygrywać. Tak sobie pomyślałem, że chciałbym z racji tego, że już za tydzień 201 odcinek, żeby Państwo może wymyślili jakąś nową konkurencję do Turbo Kozaka. O, prawda? Pewnie. Im więcej nowości, tym lepiej, dlatego muszą Państwo też ją zademonstrować. My nie chcemy suchych faktów. Państwo muszą być twórcą i tworzywem, czyli pokazać nam, co się w tym programie Agnieszka może przyjąć, prawda? No pewnie. Masz jakiś typ? Może coś z tym? Ja bym coś wiadomo. Na przykład odbijanie taką rakietą piłki, proszę. No. Albo chociaż... Coś takiego. A tutaj jest jednak złota. To jest złota wieszcza. To jest taka wieszcza, jakiej Agnieszka nie lubi. W każdym razie oni Państwo zaczną. Coś takiego na przykład. Agnieszka podpowiada, Państwo robią. W każdym razie. Kanal Małpa, Kanal Plusy. Pewnie za chwilę kolega tego wyświetli maila. Z tego co pamiętam, kanał Turbo Kozak, Małpa, Kanal Plus.pl. Dobrze pamiętam, doskonale mówi, że doskonale. Proszę Państwa, było mi niezmiernie miło, że mogłem gościć Agnieszkę Radwańską, najlepszą polską tenisistkę w programie Turbo Kozak. Agnieszko, serdecznie Ci dziękuję. Ja dziękuję bardzo. I jesteśmy umówieni. Lewy, jesteśmy, ty, tak. Panie lewy, pan słucha, my lecimy. Serdecznie Państwu dziękujemy. To był
200 odcinek Turbo Kozaka. 300? 400? Oglądasz? Oglądam, oczywiście, że oglądam. I będziesz oglądała. A dzisiaj, a na koniec, dzisiejszą Eurowizję Dziecięcą drugi raz z rzędu wygrywa Polka, tak. I była to Vicky Gabor, tak. I niestety, proszę Państwa, nie jest to w żadnym sposób połączone z naszym Gaborem. Niestety, proszę Państwa, i tą niestety jedyną złą informacją dzisiaj kończymy program. Agnieszka Radwańska, serdecznie dzięki. Dziękujemy. Do zobaczenia już za tydzień. Będzie się działo, będzie się działo. Proszę nas oglądać. Dobranoc. Buziaki. Wczoraj co jadłeś i co piłeś? Co jadłem, co piłem? Możesz, może powiedz tylko, co piłeś wczoraj. Woda. A że w Grecji jest kilku gaborów, myślę. Gabor jakbyś chciał. Ale, proszę, czy to jest pozytywne? Nie, no, bardzo pozytywne. Bardzo, bardzo. Jakbym chciał, ale jakbym nie chciał. Tylko trzeba było trochę potrenować. W zespole. Grzegorz bardzo lubi Kretę. Kreta? Kreta nawet nieźle wygląda teraz. Grzegorz, na Krecie? W czołówce są. Jesteśmy mówieni. Styczna? Bardzo. Nigdy bardziej stycznej piłki nie widzę. Karolku, w rzutach rożnych chodzi o to. I dam piątkę, dam drugą piątkę, zobacz. A to ja strzelałem. No tak, za gościnę, wiesz. To dzisiaj zastanawiam się, czemu nie gram w lidze greckiej. Ale to był napad, co? Ignacik Świderski. Proszę Państwa, to już nie jest Gabor, to już jest Gaborianis. Kalimera? Era. Czyli jednak Gabor. Ostatni raz tak się czułem. Wczoraj!